Cześć kochani, więc jestem po pracy i równo o 12 usunęłam wszystkie aplikacje, od których jestem uzależniona, czyli od TikToka, Instagrama, Pinteresta, bo wcześniej jak zaczynałam to wyzwanie, zauważyłam, że po prostu scrollowałam Pinteresta, bo było mi nudno i tak naprawdę z Instagrama przyniosło się wszystko na Pinteresta. Więc postanowiłam, że to też to usuwam i zobaczymy, jak to będzie. Było mi o wiele łatwiej jakoś usunąć teraz to niż wcześniej, kiedy zaczynałam to wyzwanie. Sądzę, że będzie łatwiej niż ostatnio, bo już jakby mój organizm umie się przyzwyczaić. Dodatkowo w pracy nie korzystam z telefonu za bardzo, a we wcześniejszej pracy, jak pracowałam, to w sumie mogłam i tak mi szybciej wtedy zlatywał dzień, więc to jest ułatwienie. Dzisiaj na pewno muszę zmontować film, więc też montaż filmu będzie bez żadnego bodźca. Nie będę mogła ani włączyć sobie muzyki, ani oglądać czegokolwiek. Więc będzie trochę trudno, ale żeby coś zrobić produktywnego, zaraz chyba zwlokę się z łóżka na siłownię, na zajęcia, ale nie wiem, czy dam radę. Ogólnie jeśli chodzi o internet i social media, to jest takie zakłamane, takie wciągające, tak jakby to nie jest życie. Przepraszam, myślałam, że jesteście tutaj. To jest takie wciągające i przez to, że widzimy ludzi innych, którzy osiągają tak dużo, a tak naprawdę to nie wygląda tak, jak oni to pokazują. Ale my myślimy, że to jest prawda. Pokazują tylko najlepsze momenty swojego życia, to wtedy bardziej się zniechęcamy do swojego życia, do swoich celów, do swoich marzeń. Ja tak mam. Ja tak na przykład, no nie wiem, mam gorszy dzień, oglądam youtuberów, instagramerów, tiktokerów. Jak dobrze im się powodzi, jakby zarabiają na tym, że tworzą. I to jest takie, że nie pokazują, jak do tego dochodzą, do tego spełnienia, do tych realizacji celów. Pokazują tylko najpiękniejsze momenty. I wtedy ja tak myślę sobie, kurde, ja żeby zdobyć 5 subskrypcji, muszę nagrać 7 filmów. No. Tracę wiarę, a oni, im tak szybko to łatwo wychodzi, ale tak naprawdę tak nie jest. Moi kochani, wybieram się właśnie na zakupy, jestem po siłowni, jestem mega, mega zmęczona. Przepraszam. No, zostało mi właśnie zrobienie zakupów, potem wracam tutaj na prysznic jakiś, nie wiem, spad dla siebie. Jestem bardzo zmęczona dzisiaj naprawdę, bym naprawdę usiadła i obejrzała sobie serial. Ale nie mogę. Idę na zakupy do Lidla, jest godzina 22, ale ja lubię chodzić właśnie od 22 do Biedronki do Lidla, bo jest pościutko i można na spokojnie zrobić zakupy, a nie kurczę przez ten tabun ludzi o 16 się przebijać. Cześć kochani, mamy kolejny dzień. Wczorajszy dzień bez internetu przyminął mi idealnie, ponieważ poszłam spać, byłam tak zmęczona. Dzisiaj, no był problem, że na przykład zazwyczaj rano biorę TikToka i sobie przy załatwianiu potrzeb TikToka scrolluję, ale nieważne, dobra, dzisiaj mam też dużo planów, idę zaraz do pracy, więc mam nadzieję, że ten dzień też przy mnie jest w porządku i no, robię włosing, o Boże, przepraszam, robię włosing włosów i zaraz żeby się na oko. Idę! Ogólnie śmieszna akcja, bo właśnie chcę zrobić zdjęcie, sam z Instagrama, a nie mam, więc ja się trochę obawiam dzisiejszego wieczoru, że coś mnie skusi, żeby na przykład włączyć Netflixa, czy włączyć YouTube'a, czy cokolwiek, ale nie, i tak mam się do zmontowania film, ale właśnie mam coś takiego, że przy montażu filmów też potrzebuję czegoś, więc też bez muzyki, bez niczego, żeby się skupić. Już nie wiem, jak to wyjdzie, trzymajcie za mnie kciuki. Wielu ludziom potrzebny jest taki detoks i naprawdę, jeśli obejrzycie ten film i ogarniecie, że macie takie same problemy z odstąpieniem od tego wszystkiego, to znaczy, że też potrzebujecie krótkiej przerwy. Jest godzina 18, jest godzina 22 prawie i naprawdę dziwnie mi będzie teraz jeść w ciszy posiłek. Jest to niesamowite, bo zawsze słyszałam, że dużo osób tak ma,
I jeśli jesteś taką osobą, totalnie daj znać w komentarzu, przyznaj się. Dopóki nie znajdą odpowiedniego filmu, serialu, to nie jedzą. Po prostu siedzi, to stygnie, a ty szukasz filmu i serialu, do którego mógłbyś to zjeść. Jakby skąd się to wzięło, że jakby sądzę, że kino mogło nas trochę naprowadzić. Ostatnio zastanawiałam się, skąd się to wzięło, że w kinie są przekąski. Jakby do filmu się je. Mogę. To ogólnie troszeczkę wprowadza w zaburzenie odżywiania, że przy wszystkim, co się jakby robi, też się je. Jak się ogląda serial, to trzeba jeść i to wszystko. Ale jeśli chodzi o social media, bardzo mi to pomogło, że je usunęłam. Naprawdę, bo ja po prostu czasami nie myśląc klikałam, siadałam na kibę, no brakowało mi jakby tego, jak siusiałam czy coś właśnie. Ludzie czytają książki, jak sobie siedzą na kibelku. Ja przeglądałam TikToka. Sądzę, że większość z was przegląda TikToka. Smak ziemny. Miam, 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 miam. Ja nie wiem, co się ostatnio ze mną dzieje, ponieważ to jest już trzeci dzień, gdzie ja sobie robię drzemkę w ciągu dnia. Nie wiem, czy to jest już takie zmęczenie, czy co mało witamin, nie wiem, Boże, mało się spałam. Chociaż taka drzemka szybciutka, regeneracyjna jest dobra dla organizmu i ma się więcej energii, a ja chyba spałam z półtorej godziny, chyba zasnęłam, tak jak po prostu sobie. Idę teraz do szkoły, bo mam próbę, bo jutro mam nagrywanie scen, a jeszcze nie ćwiczyłyśmy tego za bardzo, więc idę do szkoły. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o telefon, no, był jeden taki moment dzisiaj, jak weszłam na chwilę na YouTube'a. Niczego nie włączałam, ale weszłam na tego YouTube'a i zobaczyłam, że są nowe filmy ludzi, których jakby obserwuję ciągle. No i miałam takie, może się poddać, a może jeden film. I no i nie obejrzałam na szczęście, bo musiałam wychodzić. I dzisiaj jeszcze w sumie jak wrócę, muszę się uczyć tekstu, muszę nagrywać filmy i mam nadzieję, że po prostu. Wiecie, wstałam 5 minut temu. Jestem totalnie nieogarniętym człowiekiem. Ej, ale powiem wam, że ciężko jest bez telefonu i bez oglądania. No, tam już sobie chciała odpocząć, usiąść, ale wiem, że to nie jest odpoczynek i ja więcej teraz zrobiłam w ciągu tych 2 dni niż w ciągu 2 tygodni. Ja jestem już w domu i zaraz bym siadała i uczyć się tekstu na jutro, bo nie za bardzo mi lipa totalna. Ja nie lubię zostawiać wszystko na ostatnią chwilę. A chyba taka jestem. Więc jest taki plan, bo już muszę zrobić stylizację, ogarnąć się na jutro, znaczy outfity do mojej roli. Więc zaraz sobie zjem kolację, a na kolację zrobię sobie truskawki z jogurtem naturalnym. Zaraz zgniotę i będzie taka. No, ja kojarzę to z dzieciństwa, jak mama robiła z truskawkami jakimiś nawet niedojrzałymi. O nie, wysypałam wszystko. To się tak zgniatało, te truskawy. I teraz będzie takie truskawki ze śmietaną. To ze śmietaną, ale ja robię z jogurtem naturalnym, żeby było mniej kaloryczne i zdrowsze troszkę. Chociaż cukru nawaliłam nie wiadomo ile. Wow! O kurde! A! Już jest. Wiecie co, bardzo mi się trudno powstrzymać od YouTube'a. Naprawdę, przy jedzeniu. Mamy godzinę około 21. Zaraz pewnie sobie zrobię jakieś śniadanie, zrobię sobie jakąś kolację, ale naprawdę nie rozumiecie, jaka to jest straszna sprawa. Takie uzależnienie, że ja nie umiem normalnych czynności. Ja wiem, możecie się śmiać, haha, teraz to jest jakiś problem, to nie jest problem. No dużo jest opinii, że to nie jest uzależnienie, że po prostu przestań. Nie, to jest tak jak właśnie z paleniem, z takimi rzeczami, których byliśmy przyzwyczajani przez kilka lat na przykład, przez nawet jeden rok wystarczy. Taka to jest moja rutyna, że jak coś robię, normalne czynności, to albo scrolluję, albo właśnie oglądam coś, nawet do głupiego jedzenia, rozumiecie? I to na przykład jedzenie. Okej, włączę sobie odcinek mojego serialu. Seriale, moim zdaniem, są najgorsze, bo serial można sobie po prostu oglądać kilka odcinków naraz, on jest super, wciągnął, to oglądacie, aż nie skończycie. Film też jest słabym pomysłem, bo jest długi. No i teraz tak, wybieram sobie film, zaczynam jeść, no i film mnie wciąga, oglądam cały.
marnuję może czas, ale po prostu jeśli włączyłam to tylko do jedzenia, no to oglądam film do końca i marnuję na przykład 1,5 godziny na oglądanie filmu, którego w sumie nie chciałam, tylko takie do jedzenia sobie włączyłam. No i mogłam zrobić coś bardziej produktywnego, jakby bardziej takiego twórczego, na to, że mówię, że okej, nie mam na to czasu, się okazuje, że jednak ten czas znajduję. Jeszcze gorsza opcja jest taka, że na przykład, no ja włączałam sobie często, jak nie miałam co oglądać, odcinki, które już dawno oglądałam, filmy, które, no właśnie taką fazę, że o, obejrzałabym jeszcze raz ten serial, o, obejrzałabym to i to, jakby jeszcze raz. Ale kurde, po prostu potem to znowu wciąga i albo oglądacie po prostu bezsensownie. I to jest już problem. Ja na przykład się z tym przyznaję i walczę z tym. No to teraz wyzwanie to jest walczenie. I ja na przykład wiem o tym, że na przykład teraz ja bym sobie coś obejrzała. Naprawdę, już mam taką, że się ciągnie, że odpoczynek, to muszę sobie coś obejrzeć i położyć się. Och, moje zwyczajnie, przepraszam. I po prostu leżeć i się. I jakby to jest dobre. To jest naprawdę dobre, bo musimy odpoczywać, ale też w inny sposób niż oglądanie i znowu przebodźcowanie się. Zaczęłam Facebooka scrollować. Jakby już miałam takie, okej, poskroluję cokolwiek. I to jest po prostu. Facebooka też muszę usunąć, masakra. Jest ciężko. Jest ciężko. Bardzo ciężko i ja już 2 razy zastanawiałam się, a może po co, bez sensu, taki challenge jest bez sensu, to przecież nic nie robi takiego złego. No ale cóż, lecimy dalej. Mamy kolejny dzień, wczoraj dzień minął jakoś tak trudno, chociaż potem złapała mnie wena w montowaniu filmu, chyba go widzieliście, nazywa się Short Italian Dream. Jeśli nie, to zapraszam Was do oglądania, bo to jest bardzo krótki film, a bardzo dużo radości mi sprawił. Mówiłam wczoraj, że chciałabym w ogóle ograniczyć muzykę, podcasty i tak dalej, ale stwierdziłam, że po co i dlaczego. Jak też wiecie, nie chcę, żeby moja praca była taką męczarnią dla mnie, więc biorę słuchawki, słucham muzyki, jakby też trzeba mieć jakąś przyjemność w życiu. I tak sobie ograniczyłam tyle rzeczy, że po prostu czasami wariuję, ale już jedzenie nie sprawia mi takiego problemu. Ja nie mogłam po prostu jeść i się skupić, bo nie miałam w tle żadnego filmu, niczego nie miałam, więc jest tak trochę z tobą. Cześć! Trochę czasu minęło, odkąd skończyłam nagrywać to, co właśnie widzieliście. Skończyłam ten challenge po 5 dniach bez telefonu. Dlaczego tak jest, zaraz wam wszystko wytłumaczę. Bo miałam swój powód. Zanim jeszcze powiem, to podkreślam, że to było bardzo trudne 5 dni. Mam wrażenie, że było mi to bardzo potrzebne, ten taki detoks od telefonu, bo mogłam troszeczkę skupić się na takich samorealizacji, a nie na marnowaniu czasu na oglądaniu, na przeglądaniu TikToka i Instagrama. Wróciłam już jakby, sądzę, jest chyba tydzień po tym, jak nagrywałam ten ostatni filmik. Wróciłam do takich moich przyzwyczajeń. Dalej teraz pierwszą rzeczą, którą robię po obudzeniu się, to jest przeglądanie TikToka, bo to mnie jakby budzi, to mnie jakoś próbuje wyrwać z tego snu, co jest niezdrowe i ja na pewno muszę nad tym popracować. Tak samo nadal w toalecie. Znaczy, sądzę, że zakończenie tego challenge'u nic nie zmieniło teraz. Jakby wróciłam do moich starych nawyków. Staram się nie jeść przy rzeczach, żeby po prostu skupić się na jedzeniu i też po prostu tego nie przeciągać w nieskończoność. Jeśli chodzi o to, dlaczego przerwałam ten challenge. Była taka sytuacja, że poznałam takiego osobnika na portalu randkowym i nie byłam pewna, przekonana, czy on jest w 100% prawdziwym człowiekiem. Znaczy człowiekiem jest, ale chodzi o to, czy jest tym człowiekiem, za którego się podaje. I jedyna właśnie taka szansa, którą widziałam, było właśnie w Instagramie, więc poprosiłam go o podanie Instagrama. Bardzo dobrze przeczułam, że on nie był tym człowiekiem, za kogo się podawał. Jednak zainstalowałam Instagrama jeszcze raz, no to wróciło to wszystko. Ja po prostu nie wiem czemu, czy wy też tak macie. Mnie denerwuje, jak ja nie mam, jak mam nieodebraną wiadomość, jak ja widzę, że na przykład na Messengerze jest 5 numerek, albo na Instagramie 7. Ja po prostu muszę to sprawdzić, żeby to było już puste. Dlatego jak zobaczyłam, że w wiadomościach było tam kilka oznaczeń i w ogóle wszystkiego wiadomości z 6-7, to miałam, no już włączam i weszłam w ten wir tego Instagrama.
jesteśmy bardzo uzależnieni w tych czasach od internetu. Social media nie są złe, takie same w sobie, zależy jak je wykorzystujemy. Social media dają nam ogromne źródło informacji, możliwości. Ludzie pracują w social mediach. Social media dają nam rozrywkę i troszeczkę odmóżdżenie się przez, nie wiem, od bardzo trudnego dnia, od problemów. Social media nas trochę blokują. Trzeba dobrze je umieć wykorzystać, po prostu. Więc moim zdaniem powinniśmy częściej pokazywać siebie prawdziwych, takich ludzkich. Pokazujmy częściej takie nasze prawdziwe oblicza. Jeśli chodzi też o nasze realizacje, realizacje swoich celów, marzeń, nie porównujmy się do influencerów. Nie porównujmy się do nikogo, tak naprawdę. Nie załamujmy się takim, o, ona ma to wszystko, ja nie mam rady tego zdobyć. Ona jest na Malediwach, a ja nigdy pewnie nie wyjadę poza Polskę. Kurde, wierzmy w siebie. Miejmy to poczucie wiary. Nie zatracajmy się w te social media. Nie bójmy się być sami ze sobą. Po prostu ty, twoje myśli, bez żadnego bodźca, bez telewizora, bez telefonu, bez muzyki nawet. Po prostu cisza. Ja nie mogę się doczekać tej przygody z daily. Jestem troszeczkę lekko przerażona, bo dużo pracy wkładam w montaże i w realizację tych wszystkich nagrań. Ja jestem podekscytowana i się cieszę, że też wzięłam się do roboty i zaczęłam coś robić. Widzimy się codziennie o godzinie 16 na tym kanale, więc jeśli chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować kanał. Możesz też wpadać do mojego Instagrama, tam będą wiadomości o nowych filmach. I co? I widzimy się już jutro.